W pierwszym filmiku dotyczącym miksowania wokali zapowiedziałem poradnik dotyczący tego, jak dopasować tonację autotuna do bitu. Także lecimy z tym. Generalnie to są na to dwa sposoby. Pierwszy sposób wymaga od nas wykorzystania jakiegoś instrumentu. W moim wypadku będzie to gitara. Po prostu puszczamy sobie beat i gramy losowe dźwięki tak długo, aż dotrzemy do tego, który będzie nam pasował. Na przykład w ten sposób. Tym sposobem doszedłem do tego, że tonacją utworu będzie bemol. Zagrałem sobie jeszcze dla pewności, po odnalezieniu głównego dźwięku, po prostu akord molowy, żeby upewnić się, czy to będzie tonacja durowa czy molowa. No ale zdaję sobie sprawę z tego, że część z Was nie posiada instrumentów, dlatego jest jeszcze jeden sposób, który jest prostszy. Polega on na tym, żeby wejść sobie na stronkę TuneBeat, tutaj na tą dokładnie, kliknąć w zakładkę Key and BPM Finder i w to pole tutaj przeciągnąć sobie swój bicik. W ten sposób stronka przeanalizuje nam tempo oraz tonację bitu i da wynik. Jak widzicie, w tym wypadku potwierdziło się to z moją oceną, natomiast musicie brać pod uwagę, że strony tego pokroju nie zawsze pokazują prawidłowy wynik. Aczkolwiek muszę przyznać, że sam też z tego korzystam, kiedy nie chce mi się ogrywać skal do bitu i szukać tego ręcznie, więc generalnie jest to całkiem w porządku sposób. Kiedy już znamy tonację naszego bitu, wbijamy sobie z powrotem do Reapera. W wyszukiwarce efektów wpisujemy TUNE, wybieramy Retune'a i ustawiamy go na pierwszym miejscu przed wszystkimi efektami. Teraz w zakładce Correction dobieramy sobie naszą tonację, wybieramy sobie, czy jest to tonacja molowa, durowa, czy może jakakolwiek inna. Natomiast możecie założyć, że w 99% utworów trapowych, rapowych, popowych, rockowych będzie to właśnie minor albo major. W naszym wypadku będzie to molowa, czyli minor. I ustawiamy sobie attack time w zależności od preferencji. Im będzie on szybszy, tym tune będzie szybciej korygował dźwięki, więc będzie też bardziej słyszalny. Jeżeli robimy jakiś trapik, czy pop, czy disco polo, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ustawić sobie tutaj na zero. Wtedy on będzie taki mega plastikowy, ale powiedzmy, że jest to jakaś konwencja w tej muzyce, więc niczym nam to nie będzie przeszkadzać. No i ustawiamy sobie automatic pitch correction. Dobra, powinienem Wam jeszcze pokazać porównanie wokali bez tuna i z tuna, żebyśmy w ogóle wiedzieli, co nam to zmienia. Jeżeli chodzi o wokale z wyłączonym autotunem, to brzmią one w ten sposób. Gdy widzę, jak ślepo idziecie za grupą, kto ma lepsze buty, kto najwięcej kupił, dają Wam nagrody za bycie głupim. Gdy płonie nasz dom, ja martwię się jutrem. A po odpaleniu autotuna w ten. Gdy widzę, jak ślepo idziecie za grupą, kto ma lepsze buty, kto najwięcej kupił, dają Wam nagrody za bycie głupim. Gdy płonie nasz dom, ja martwię się jutrem. Wiecie, wbrew temu, co ludzie, którzy się nie znają na muzyce, pierdolą, autotune to nie jest jakaś wtyczka, która z gówna zrobi nagle hitowy utwór, bo to jest jedynie wtyczka, która przyporządkowuje zaśpiewane dźwięki do tych dźwięków, które występują na wybranej przez nas skali. W popie czy w rapie dzisiaj nie wykorzystuje się już autotuna po to, żeby podciągnąć jakieś swoje braki wokalne, a raczej po to, żeby uzyskać konkretny efekt stylistyczny. Także nie słuchajcie wszystkich tych tune'owych hejterów, po prostu róbcie taką muzykę, jaka Wam się podoba brzmieniowo. Mam nadzieję, że to było chociaż odrobinę przydatne. Dzięki.